Dzień dobry, witamy Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj razem z Piotrem Napierałą porozmawiamy o aktorach. Aktor jako idol, o tym jak dzisiaj aktorzy są odbierani. No, nie tak dawno mieliśmy trochę wywiadów z aktorami, których poglądy bywają nieraz zaskakujące dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do ich ról. No i pierwsza taka szokująca rzecz być może dla Was to taka, że no wiadomo, że aktor tylko gra na przykład intelektualistę, ale jeśli dobrze gra intelektualistę, to wcale nie znaczy, że on jest intelektualistą. Być może nawet nie bycie intelektualistą pomaga dobrze grać intelektualistę na zasadzie, że się naśladuje jakieś archetypiczne, zewnętrzne przejawy bycia intelektualistą. Tymczasem jak spotkamy prawdziwego intelektualistę, to on się zachowuje zupełnie nie jak intelektualista, prawda? Zachowuje się swobodnie, ma dziwne zainteresowania, niedbale, mówi niedbale itd., itd. Bełkoczą no, troszkę. Na przykład Jerry Cohen, częsty gość w naszych programach, jeden z najwybitniejszych na świecie biologów, na pewno osoba bardzo mądra. Bełkocze straszliwie i jeszcze dla kogoś, kto zna angielski, mówi takim bardzo wiejskim akcentem, prostackim, niedbałym. Więc nie sprzedałby się w filmie jako... Jako postać naukowiec. Tak. No i dlaczego o tym mówimy? No, wiadomo, no ktoś coś robi, prawda, i nie musi wcale być tym kimś, co on robi, zwłaszcza w przypadku aktora. No ale problem jest taki, że dzisiaj w różnych pudelkach i innych mediach aktorzy uchodzą za elity i często pyta się ich o rzeczy, o które no, nie powinno się ich pytać. Na przykład o to, jaka powinna być w przyszłości polityka naszego kraju, jak sobie poradzić z kryzysem ekonomicznym, co zrobić z fundamentalizmem islamskim albo z głodującymi w Afryce. Tak, tak. No i często, moim zdaniem, te pytania są nie na miejscu. Akurat w przypadku głodujących w Afryce to może są najbardziej na miejscu, dlatego że są często ludzie majętni, więc mogą coś zrobić finansowo. Natomiast te pozostałe to oczywiście tak. Niektórzy aktorzy zresztą wzbraniają się przed takimi pytaniami. Na przykład Jeremy Irons jest znany z tego, że wielokrotnie jak go pytano o to, no jakieś ciężkie egzystencjalne tematy, to on mówił wtedy, że chwileczkę, ja tylko gram intelektualistów, to nie jest tak, że nim jestem. Więc bronił się przed takimi pytaniami. Natomiast, a faktem jest, że Jeremy Irons rzeczywiście wyjątkowo często grał profesorów. Natomiast właśnie ten archetyp naukowca jest dosyć ciekawy, bo tak naprawdę to role przypisane do zawodów to jest już komedia dell'arte włoska, średniowieczna renesansowa, w której była rola il professore i on rzeczywiście mówił niskim głosem, tak bardzo poważnie i podnosił brew, i zastanawiał się, prawda. Takich naukowców jest bardzo niewielu, którzy rzeczywiście tak zachowują, więc aktor, żeby był zrozumiany, że to jest naukowiec, to wyczynia rozmaite miny, które niespecjalnie się pokrywają z tym. Właśnie powinno to być bardziej na zasadzie chyba właśnie bełkotliwego stylu, takiego myślenia o tym, co powiedzieć, ale już niekoniecznie jak powiedzieć. Mało PR-owski taki styl, może dla, nie wiem, na przykład na zasadzie kontrastu z pracownikiem sektora biznesowego, którzy tam wyczyniają te różne rzeczy i modulują głos, prawda? Naukowcy rzadko zwracają na to uwagę, chociaż starzeją się i tacy są. I wtedy są często pogardzani, nienawidzeni przez resztę naukowców. Tak, ale nie ma standardu. Bo nie naukowiec nie ma standardu. Może wyglądać jak bokser, może wyglądać jak piłkarz, może wyglądać jak sportowiec, poważnie sparaliżowanym inwalidą, prawda? Może wykonywać kilka zawodów i być generałem albo jakimś, nie wiem, organizatorem igrzysk olimpijskich jednocześnie, na przykład. Feynman, jeden z najwybitniejszych fizyków, był też muzykiem rozrywkowym, można tak powiedzieć, i bardzo to sobie cenił. Być może równie bardzo jak swoją działalność naukową, bo to też ktoś może mieć wybitne rezultaty w dziedzinie, która nawet nie jest jego główną pasją. Tak prawdopodobnie było z Newtonem, który traktował swoją mechanikę, no, która była no, kamieniem milowym w dziejach nauki światowej, jako taką rozrywkę, hobby. Uważał, że robi znacznie ważniejsze rzeczy, które były zupełnie nieistotne tak naprawdę w porównaniu z tym jego wielkim odkryciem mechaniki. No ale on tak uważał, co też miało znaczenie dla jego indywidualnej ekspresji, jak się zachowywał. Natomiast Piotr, jako historyk, musisz przyznać, że recepcja postaci aktora bardzo się zmieniła. Na przykład jak się czyta XIX-wieczne powieści, ja bardzo lubię na przykład powieść francuską, jak się czyta na przykład Balzaka,
No to u Balzaka bycie aktorką jest czymś niesamowicie pogardzanym. To wiadomo od razu, że to jest dziwka, tak, aktorka. Że to jest osoba lęska, lub blisko. Upadła, byle jaka. O mężczyznach aktorach to się już nawet nie wspomina, tak? No bo o ile kobiety to jeszcze można jakoś docenić. No, aktor to uwodziciel, jako, to też nie najlepiej. No, ale tam... o bardzo niskiej pozycji społecznej. Tak, a w tych czasach jednak się liczyła pozycja społeczna, a nie sam wygląd. Także ja myślę, że aktorzy byli już tak pogardzani, że nawet się o nich nie pisało za bardzo. Nie pojawiają się w powieściach jako bohaterzy powieści. Natomiast aktorki się pojawiają. I to zarówno teatrów mówionych, jak i teatrów śpiewanych, czyli opery, później wodewilu też, prawda, jest nawet opera Verdiego, która pokazuje, jak niską pozycję miały śpiewaczki Traviaty. Wprawdzie to nie jest powiedziane wprost, że to jest śpiewaczka operowa, ale ideą jakby tej opery był właśnie realizm, za co Verdi był krytykowany. Czyli rzeczywiście no, śpiewaczka operowa, która ma piękną właśnie partię Traviaty, de facto w jakimś sensie, kiedy ta opera wchodziła na scenę, przedstawiała samą siebie, czyli właśnie taką kobietę upadłą, która zamiast być żoną w porządnym domu czyjąś, no to jest jakby właśnie taką ladacznicą, która śpiewa, która się pokazuje publicznie. Oczywiście Verdi był bardzo wyzwolonym człowiekiem, był wolnomyślicielem, prawdopodobnie ateistą. Sam się zakochał w śpiewaczce operowej, z którą długo nie miał ślubu. Później tylko ze względów politycznych wziął ślub kościelny, bo był uznany jako jeden z pierwszych polityków niepodległych Włoch, Zjednoczonych Niepodległych Włoch. Także on to robił świadomie. On świadomie pokazał tę Traviatę jako pewnego rodzaju taką nie tyle operę romantyczną, co operę społeczną, poruszającą ważny problem społeczny. Dzisiaj się ona wydaje niesamowicie romantyczna, chociaż to jest de facto realistyczna opera. No, zgadza się. Znaczy, ja jeszcze nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej w jednym zdaniu, to chciałbym powiedzieć na przykład... I są takie generalne przekonania, od których nie jesteśmy wolni, przekonania społeczne, na przykład, że jeżeli ktoś mówi w wolny sposób, to prawdopodobnie jest tą osobą najważniejszą w tym miejscu. Na przykład Leszek Miller chyba tutaj rei wodzi, prawda, w tej dyscyplinie. I rzeczywiście jest szefem SLD, ale właśnie no jest tutaj to podkreślenie, więc jak się gra naukowców, to często się straszliwie zwalnia głos. Natomiast naukowcy raczej mówią szybko, bo są wypełnieni tymi informacjami. Filozofowie mówią często wolno. Tak. Ale no filozof... A to dlatego, że myślą na bieżąco, coś tam kombinują. Filozof coraz mniej jest w dzisiejszych czasach traktowany jako naukowiec i to nie bez racji, jako uczony. No zgadza się, bo filozofia się zajmuje głównie historią filozofii, jak kiedyś powiedziałeś. To natomiast no, wróćmy do tego zasadniczego wątku. Dobra, jeśli dlaczego chodzi o ten... w XIX wieku tak właśnie... gardzono aktorami, jeszcze widzą, przypomnę, a dzisiaj się ich pyta o losy świata. Dobrze, no właśnie to jest ta kwestia, że po pierwsze, dawny świat był tym się różnił od naszego, ten świat wieku no, XIX to już może trochę mniej, ale na przykład XVII czy XVIII różnił się tym, że no, społeczeństwo było ukształtowane według wzoru feudalnego, co nie oznacza, że wszyscy nie wiem, byli albo rycerzami, albo chłopami, tylko chodziło o to, że każdy miał, szerzej to było traktowane, że każdy ma swoje miejsce, swoją funkcję społeczną. W związku z tym człowiek, który przybierał różne funkcje społeczne, w związku z tym, że jednego wieczoru gra króla, drugiego wieczoru księcia, innego wieczoru chłopa, czwartego prostytutkę i tak dalej, czy cokolwiek innego, czy nie wiem, księdza, czy zresztą z tego powodu niektórzy arystokraci i księża zwalczali teatr przecież bardzo wytrwale, właśnie dlatego, że uważano, że to jest niemoralne. I opera także, w operze przedstawiano bogów rzymskich na przykład. Nie? Więc... To tragedia grecka przypominała bardziej operę. Jakbyśmy się przenieśli do starożytnej Grecji, to byśmy uznali, że to jest opera, a nie teatr mówiony. Tak, natomiast sam fakt, że aktorzy byli uważani za ludzi takich mniejszej kategorii, kobiety były uważane za, jak to się mówi, małej cnoty, tak, kobiety, łatwiej cnoty, no to wiązało się to między innymi z tym, że większość teatrów w baroku i oświeceniu było teatrami wędrownymi. To nie jest mało rodzinny tryb życia. W związku z tym dużo było w ich życiu takiego bycia utrzymankami, przygodnych kontaktów seksualnych, więc to była taki samopotwierdzający się stereotyp, który wywodził się po prostu z tego, że stałe sceny to była raczej wyjątek niż reguła, co nie znaczy, że takich nie było. Jest kilka przykładów aktorów, na przykład w Oświeceniu, którzy byli uważani za postacie
ludzi i instytucje, na przykład David Garrick, to był odtwórca ról Szekspira i właściwie człowiek, który odświeżył te role, żeby były grane tak jak w czasach Szekspira. Więc to była osoba rzeczywiście uważana za wybitną i tu nie było w ogóle żadnego problemu. Natomiast Voltaire na przykład skarżył się, że rzeczywiście są aktorzy i aktorki, którzy są oklaskiwani w teatrach francuskich, którzy grają sztuki Marivaux i innych, Diderota i tak dalej, innych autorów, ale później odmawia się im na przykład pochówku, bo domniemywa się, że skoro byli aktorami, to prawdopodobnie byli też libertynami co najmniej. A tutaj tylko wejdę ci w słowo, bo na to warto zwrócić uwagę. To jeśli ktoś się nie interesuje teatrem, to może tego nie wie, natomiast osoby zainteresowane teatrem na pewno to wiedzą, że pogarda, czyli niechęć do utrzymywania jakichkolwiek prywatnych relacji, przyjaźni z aktorem, bo po prostu była to osoba zdaniem ludzi i w starożytności, i w nowożytności, w średniowieczu, była to osoba nędznego stanu, z którą nie wypadało jeść przy stole, z którą nie wypadało razem usiąść do karocy, nawet się spotkać. Ale to praktycznie każdy był nędznego stanu, kto nie był szlachcicem. No tak, ale mieszczanie też gardzili aktorami, przypuszczam, że chłopi również, tak. Po prostu, oni naprawdę byli pogardzani, ale z drugiej strony oczywiście niektórzy wybitni aktorzy i śpiewacy, no bo śpiewacy operowi to było to samo. Z chłopami to chyba nie, chłopami to przesadę. Wzbudzali niesamowity podziw, tak? Byli uwielbiani. Tylko że to było jakby takie uwielbianie zewnętrzne, które się nie przeradzało na jakąś sympatię w życiu prywatnym. Ja myślę jednak, że to jest za daleko posunięty wniosek, ale na pewno ludzie, jak mówili w dawnych czasach w Anglii, of consequence, w dużym znaczeniu społecznym, ważnych tym, czyli jakiś patrycjat miejski, jakieś bogate mieszczanie. Arystokraci oczywiście kręcili nosem na przebywanie z aktorami pod jednym dachem często. Zwłaszcza jeśli byli głęboko religijni na przykład, bo władców czy arystokratów o poglądach raczej takich liberalnych, którzy się kolegowali lub nawet sami chcieli być aktorami, od Nerona począwszy chociażby, takich władców też trochę było, ale Rok właśnie 14. przez to, oczywiście, ale właśnie przez to było to uważane za taki ekscentryzm i specjalnie zostało tak w annałach, było zawsze odnotowywane. Natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy człowiek ma bardzo liczne sieci przynależności, a także dużą taką zielone światło na rozwijanie indywidualności, to jest też zaleta między innymi i efekt programu oświecenia w XVIII wieku, że człowiek może samodzielnie kształtować też swoją etykę, swój światopogląd, powoduje, że dzisiaj aktorzy wyglądają na ludzi żyjących pełnią życia. No właśnie, zresztą sam się bawię w teatr amatorski, więc też na mnie działa ten sposób myślenia u mnie jest obecny. I wydaje mi się, że jest tu trochę pewna wspólne połączenie między na przykład innymi grupami społecznymi, które nie żyły według takiego utartego schematu, bo należały do jakiejś mniejszości. Na przykład Żydzi wzbudzali wśród wielu liberałów, na przykład w XVIII-XIX wieku, pozytywne skojarzenia, dlatego że właśnie byli tacy mobilni, nie dopasowani do szablonu. Natomiast wśród ludzi o poglądach konserwatywnych do dzisiaj jest to takie wątpliwe, więc wraz z liberalizacją, jaka postępowała w XVIII, XIX, XX wieku, aktorzy z ludzi, którzy są jakby poza systemem, w związku z tym darzeni jakąś tam może pogardą lub niechęcią, lub są ludźmi kontrowersyjnymi, zmieniają się w idoli, zmieniają się w ludzi, którzy żyją jakby pełniejszym życiem niż inni. W ludzi, którzy być może ze względu na to, że grają różne postacie, mają jakąś głębszą mądrość, co się przejawia w tych trudnych pytaniach stawianych aktorom, od których oni się później opędzają lub nie. A aktorzy oczywiście, jak wszyscy ludzie, mają rozmaite poglądy, prawda? Choćby weźmy klerykalizm, postawmy na przykład pana Pieczyńskiego z jednej strony i pana Pazurę z drugiej strony. Ale czy możemy uznać w takim razie na koniec, że dzisiaj, tak jak dawniej, zawód aktora był zdecydowanie niedoceniany, niesprawiedliwie był aktor traktowany i w ogóle artyści byli niesprawiedliwie traktowani? Odmowa pochówków, różne szykany zdarzały się oczywiście.
Tak, tak teraz aktorzy są zdecydowanie przeceniani. Mhm. Że to w sumie w drugą trochę skrajność. Oczekuje się za wiele. Tak. Znaczy wiadomo, że są też bardzo mądrzy aktorzy, ale przypuszczam, że stosunek bardzo mądrych do niemądrych no jest taki sam jak wśród kierowców autobusów czy piłkarzy, tak? Czyli to jest zupełnie przypadkowe rozłożenie jakby mądrości i głupoty. Oczywiście, znaczy sami aktorzy są jakby bardziej lub mniej podatni na takie różne teorie intelektualne dotyczące ich gry na przykład, prawda? Mhm. Mamy tą teorię Stanisławskiego, które są wdrażane w takiej wręcz już karykaturalnej postaci przez Daniela Day-Lewisa, który na przykład koniecznie musiał 3 miesiące spędzić w chatce, którą sam wyrąbał siekierą, żeby poczuć w ostatnim Mohikaninie, żeby było widać, że jest traperem. Moim zdaniem to widać, ale można by to o wiele tańszym kosztem. Tak, ale specjalnie pamiętaj, że widać takie historyki to jest dobra reklama. No dobra reklama, to prawda. Ale może to nawet nie sami aktorzy wpadają na taki pomysł, tylko jacyś właśnie menedżerzy. No w tym przypadku ja myślę, że Daniel Day-Lewis akurat jest człowiekiem na tyle niezależnym, tak. Że tak, że to był jego pomysł właśnie trochę karykaturalny, no ale człowiek robi to, co uważa stosowne oczywiście. Natomiast są tacy, którzy to było bardzo fajnie przedstawione w tym filmie o Marilyn Monroe i Sir Lawrence Olivierze, że on mówił, nie mogłabyś tego po prostu zagrać, bo ona się wprowadzała z jego punktu widzenia w jakieś seansy spirytystyczne niemal, żeby tylko poczuć, wczuć się w tą osobę, a to miała być lekka komedyjka, taka głupawa. Więc on był bardzo zły, że ona marnuje jego zdaniem tyle czasu na zagranie czegoś, co sprowadza się generalnie do gestów i tego, co mówiliśmy na początku. Także aktorzy też mają większe lub mniejsze ambicje, powiedzmy intelektualne, inny pogląd na swoją własną grę. I być może byłaby jakaś korelacja, a to by wymagało jakiejś lektury pogłębionej. Jest jakaś korelacja między, nie wiem, Stanisławskiego, tą metodą Stanisławskiego, a ilością, stopniu zintelektualizowania aktora na przykład. Może to byłby ciekawy trop także. Więc aktorzy po prostu, tak jak intelektualiści czasem bawią się w aktorów, tak samo jest też odwrotnie, można powiedzieć. No tak, no i na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, zachęcając Was do tego, żebyście się zastanowili nad tym, czy postaci, które są grane w Waszych ulubionych serialach czy filmach, no są grane, czy też są jakby wczute się przez tych ludzi, właśnie, którzy ich grają, bo to też się czasem zdarza. Bywa, że rzeczywiście ktoś wyraża samego siebie w jakiejś roli, ale jest to dosyć rzadkie zjawisko. Dziękujemy. Dziękujemy.